Siemka, z tej strony Prasout, a to jest ostatni odcinek z Unravel. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Last Leave, a teraz bierzemy się za poziom ostatni pod tytułem Renewed. Czemu mi się Last Leave bierze? Uff, Boże, już myślałem, że będę musiał od nowa robić. Czekajcie. Patrzę coś na telefonie. Dobra. I słuchajcie, tutaj z sekretami będzie bardzo, ale to bardzo wymagające i trudno. Mamy tutaj takie orby, które będą nas tak podnosić do góry. Dobra. Ogólnie to jakoś tutaj chyba. Nie wiem, czy tutaj. Nie ma. O! Tu chyba będzie. Matko! Jezu, ja latam! Jarmark! Jarmark, ogarnij się! Gdzieś na czubku tego drzewa będzie sekret. Jest! Jest, widać go. No, nie! Boże, Jarmark, ogarniesz ty się w końcu. Dziękuję. Czekajcie. Second Tree Stump? To chyba jest Second Tree Stump, nie? Zebrałem! Tu był! Widać nawet te pyłki czerwone. Jezus! O, żyję! Boże, ja żyję, nie wierzę. Nie. Czekajcie. Czekajcie. Może tutaj jakoś się idzie do trzeciego sekretu. Powiem wam, że strasznie dziwnie są te sekrety zrobione. Nie, o to mi chodzi. Jezus! Jarmark! Sam siebie nie przerażasz czasami? No Jarmark, ty do mnie. Musisz mnie denerwować na sam koniec. Takie pożegnanie, rozumiem. Chyba tak.
Tutaj jeden sekret będzie tylko taki, że tak powiem, normalny. Ale nie, no ja tu byłem. Jezus kochany! Gdzie ja jestem? Jeśli chodzi o następne takie orby... O, to będzie tutaj. Jest, mamy to. Czwarty sekret będzie bardzo łatwy, więc to mnie cieszy chociaż. Będzie na takiej fajnej łódeczce. Nie. O nie, jeszcze tu nie topię. Ale fajnie, dobra. Mamy czwarty sekret. No i idziemy po ostatni sekret w tej grze. To czekajcie. A, dobra. To będzie zaraz w sumie. Musiałem sobie przypomnieć, wiecie? Kurry! Ja pierkurry. No, what the fuck? Co to było? Jarmark, ty jesteś popierdolony. No Jarmark, what are you doing? Jesus mać! Tu jest secret! Jest! Ostatni sekret tej grze został zebrany. Więc aktualnie skończyliśmy grę na 100%. Jeśli chodzi o sekrety itp. itd. No ja jestem ciekaw, jak się w ogóle skończy ta platformówka. Jak się Unravel powinno skończyć? To znajdziemy już tak kompletnie wszystkie wspomnienia, o które nam chodziło. Mamy checkpoint. Wiecie co? Boję się, że chyba nie zebrałem jednego sekretu. Omega. Jarmarka strąciliście, no. Thanks you for playing Unravel.
No i powiem wam szczerze, jak to przy każdej platformówce, denerwowałem się tak. Nie ma żadnej serii, przy której ja bym się nie denerwował. Słuchajcie, EA oraz Coldwood zrobili naprawdę dobrą robotę. Odważyli się na to, żeby stworzyć platformówkę szarą, mało kolorową. Jak to wszystkie inne platformówki mają w sobie, czyli właśnie ten urok, kolory, jasne kolory. Unravel poszło w inną stronę, Coldwood poszło w inną stronę. Zrobiło to w inny sposób, kompletnie. I to mi się podobało. W jednym odcinku nacisnąłem to, że platformówki powinny być kolorowe i w ogóle nie. Nie zgadzam się z samym sobą, bo to jest nieprawda. Unravel właśnie pokazało to, że nie każda platformówka musi być kolorowa. No i proszę bardzo, udało im się to, tak? Tak jak wam mówiłem, jest... Jej pomogło nam... Aha, dobra. Tutaj teraz jej będą pokazywać. Soundtrack w tej grze był genialny. Grafika była genialna. Żywa. Jakbym grał, nie wiem, w Wildlandsy. W sumie taki sam rok wydania, powiem wam szczerze. Albo może rok. Może rok. Mówiłem chyba, że soundtrack genialny. Teraz nawet można posłuchać. Jezu. Dla rozluźnienia. Naprawdę. Miód na serce. Ogólnie cała gra właśnie... Miłosz Białas. O, matko, Polak. Co ja chciałem powiedzieć? Jeden rozdział mnie po prostu przyprawił o łzy. To było to gówno z tymi radioaktywnymi odpadami. To był najgorszy poziom, jaki mogli stworzyć. Ale powiem wam szczerze, że troszeczkę oczekiwałem czegoś więcej po zakończeniu. Serio. W sumie nie wiem, czego mógłbym się spodziewać po zakończeniu, ale no właśnie mógłbym się... chciałem się zaskoczyć, że tak powiem. Co jeszcze? No, ogólna ocena gry 8,7/10. Z tego względu, że czasami na przykład ten pad, sterowanie padem było okropne. Musiałem sobie sam to wszystko ustawić, żeby to działało perfekcyjnie. Więc no. Ten głupi poziom to też na minus. No ale no, jaki poziom w platformówkach nie może być denerwujący, no wiecie. Tak więc 8,7/10 daję oficjalnie. Oczywiście, Laura, przypominam ci, że jakbym wylosował drugą część, to grasz ze mną, bo ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam tutaj. O, jaki jarmark słodziutki. Ciekawe, czego zrobili tak na serio w prawdziwym świecie, nie? Jestem ciekaw. Kliknijmy continue. Pokażę wam jeszcze na koniec, że zrobiliśmy tą grę na 100%. O, ABTW. Nie, wiecie co, ja nie będę tu przewijał. Zostaw to, jarmark. Tutaj widzę, jest już wszystko wzięte. Ten obrazek. Fizzle and Weeds na 100%. The Sea na 100%. Barry Meyer.
Przy Barry Meyer też troszeczkę się naddenerwowałem. Mountain Trick. Mountain Trick nie było złe. Później było Down in the Hall. Tak, Down in the Hall to był najgorszy poziom. Siedem. Osiem. Nie, Off the Rails może. Nie, to nie było Off the Rails. The Ladder. Winter Sun na 100%, Rust na 100%. I Last Leaf. Tutaj widzę, że z Renewed tutaj nam dali te kwiatuszki z guzików. Guziki bardziej bym powiedział na nazwę, nie? No i tutaj właśnie macie to. Dobra, tak więc słuchajcie, z tej serii to by było na tyle. Następna seria to będzie niespodzianka. Takie właśnie lubię serie, bo ostatnio powiem wam, że teraz mam do wszystkich serii plany. Po Spyro ma być gra, która ma premierę 30 sierpnia. Lego, po Lego Star Wars The Complete Saga mam zamiar ogarnąć Lego Star Wars The Force Awakens, a potem, jak się uda, to jeszcze ogarnąć Lego Star Wars The Luke Skywalker Saga, która ma być to ma mieć premierę na wiosnę chyba 2020 roku, więc no. Po Tom Clancy chciałem zrobić Breakpointa, znaczy po Tom Clancy z Ghost Recon Wildlands chciałem zrobić kontynuację gry, która ma być, czyli właśnie Tom Clancy z Ghost Recon Breakpoint, ale jestem do tego tak średnio przekonany, ponieważ ja mam jeszcze do przejścia właśnie główną grę i dwa dodatki rozszerzone, więc nie wiem czy zdążę w ogóle przed premierą. Na pewno nie zdążę przed premierą, od razu mogę to powiedzieć. Co my tam jeszcze mamy? Tutaj Unravel właśnie nieplanowane nic. Jeszcze miałem gierkę. A, Resident Evil Zero HD. Tak. To właśnie Resident Evil Zero HD. Czy tam Sniper Elite. To wiecie. To są serie zawieszone, które ja zawiesiłem, kiedy mi się dysk zjebał. Ja chcę nadrobić wszystkie te zawieszone serie, które właśnie nie zdążyłem ogarnąć, żeby właśnie potem nie martwić się zaległościami czy coś takiego. Dobra, to więc słuchajcie, z tej gierki to było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała. Jeśli przeszliście to tylko raz, zapraszam was do poprzednich odcinków i do poprzednich odcinków i poprzednich rozdziałów, jeśli nie oglądaliście oczywiście. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii, która powinna pojawić się już wkrótce.